a dzisiejszy dzień zaczynamy od jazdy rowerkiem. Szybki, spontaniczny wypad nad jeziorko. Ochłodziło się u nas troszkę po tych kilkudniowych upałach. No jest okazja troszkę pogrzebać w piasku. Na pewno nie będzie osób opalających, także większy komfort poszukiwań. A na wspólny wypad jedzie również Ewelina. Dzisiaj to ona jest driverem, swoją cytrynką, a ja jako pasażer i obsługa techniczna sprzętu. Co u Ciebie? A ja zobacz, pierwszy moniak, złotóweczka na start. Pochwal kochanie się, co znalazłeś. Puszki zbieramy, za chwilę je będziemy wszystkie zbierać. Murzynkę. Coś zostawił, zgubił. Gidno, laleczka. Hania by się cieszyła, jakby znalazła. Trzeba będzie jej wyprać, no i damy jej. Rzuć do tego. Komary mnie gryzą. Gdzie? Wszędzie. Słuchaj, ja chodzę, zobacz, na krótki rękaw i jeszcze mnie żaden nie ugryzł. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo ja mam słodką krew. O, ty słodkości. Małe podsumowanie godzinnego wypadu nad jeziorko. 2,50, 3,30 i jeszcze grosiak. Cała kwota, murzynka, no i oczywiście sporo kapsli i zrywek. A jeszcze 20 groszy się uchowało. Czyli 3,50 ten wypad. Jak oceniasz dzisiejsze nasze popołudnie z wykrywaczem metali nad jeziorem? Bardzo miło, ale nic ciekawego nie znalazłam. Oprócz tej lalki oczywiście. To lalkę to chyba na oko znalazłaś, nie? No jak? Nie liczą się fanty, liczy się wspólnie spędzony czas. I to jest bezsenne. I jeszcze komary mnie pogryzły. Zapomniałam wziąć tego do psikania. Następnym razem będzie lepiej. Śmigamy do domu. Z rana udało nam się troszkę pojeździć rowerami. Ten weekend zostajemy na miejscu tutaj w Suszu. W związku z tym, że odbywa się tak zwany Susz Triathlon, odbywają się też imprezy towarzyszące. Są koncerty. Między innymi będzie grał Enej i Demono. Dzisiaj Ewelina musiała jechać do pracy i wiem, że ma na ten weekend też zaplanowaną kosmetyczkę. Natomiast ja sklep miałem zamknięty, ponieważ od dzisiaj właśnie startują zawody triatlonowe, no i mamy poblokowane drogi w mieście. W związku z tym udało mi się wygospodarować trochę czasu, aby połapać ryby. Teraz biorę się za zrobienie obiadku. Dziś na obiad robię bitki z sosem i warzywami i do tego ziemniaczki. Mięsko podsmażone. A teraz wrzucimy do garnuszka, żeby się poddusiło z warzywami. A potem tylko wstawimy ziemniaczki, jak wrócę, z kosmetyczki. Jesteśmy już na miejscu u mojej ulubionej kosmetyczki. Może jeszcze w trakcie uda mi się pokazać, jak to będzie wszystko wyglądało na moich pazurkach, a potem jeszcze efekt końcowy na pewno Wam pokażę. Jestem właśnie w drodze do mojej cytryny. Zaraz wsiądę do środka, to Wam pokażę, jaki jest efekt końcowy moich pazurków. Chmurzy się i właśnie zaczyna padać. Zdążyłam! Proszę bardzo. Oto moje piękne pazurki. Dawno nie miałam takiego czerwonego koloru. Ogólnie ostatnio same takie jasne miałam, ale ten jest naprawdę świetny. Chodzi koniec świata. Błyski, grzmoty,
całego świata. Niestety dzisiejsza noc i skutki tej nawałnicy dla mnie i w sklepie były dosyć tragiczne. Sklep został zalany. Wody jest masę. Dobrze, że wykrywacze są ustawione powyżej podłogi. Także szkód nie ma większych. No niestety stent konserwo i Expedeusa przewróciły się. Są do wymiany. No i Golden Mask. Nadchodzi Ewelina do sklepu. Zobaczymy, jaka jest jej reakcja. Mina będzie bezcenna. Tada! Zobacz, Hania, można się kąpać, a my na plaży jeździmy. Wskakuj tutaj do mnie. Ściągaj buciorki. Na jezioro nie pojedziemy. Zobacz. No zobacz. Chodź. Nie chcesz mi pomóc, Hania? Co, jak jest robota, to cię nie ma, co? Naszym grywaczom, które użytkujemy, też nic się nie stało. Ceweczki są wodoodporne, także tutaj bez obaw. Wdrożenie w sklepie. Trzeba przerobić wiaderko na czerpak. Będzie łatwiej nabierać wody. Nie ma czasu, żeby śmigać do miasta, więc trzeba sobie jakoś tutaj radzić. Udało się całą tą wodę ze sklepu wylać wiaderkami. Trwało to blisko 4 godziny. Natomiast woda to jest pikuś. Natomiast jakie zrobiła straty, to jest inna sprawa. A straty są niestety bardzo duże. Najbardziej ucierpiały trzy wykrywacze Golden Maska. Z racji tego, że miałem ostatnio dostawę i nie zdążyłem poukładać sprzętu, jest skutkiem to, że trzy modele wykrywacza są zupełnie zalane. No niestety nie odpalają. Cała elektronika poszła w pizdu, to znaczy już nie działa. I tak, Golden Mask Deep Hunter też został zalany. Widzicie, cały karton, wszystko jest mokre. Tu jest Golden Mask 4 Pro WD i Golden Mask 6. Trzy detektory zalane i oczywiście nie działają, nie? Łącznie straty, jeżeli chodzi o detal tych wykrywaczy, wynoszą gdzieś około 5000, 2,5 to 7,5 i około 2000. Golden Mask 4 to jest 9000. No i jeszcze tutaj do sprawdzenia kupiłem piłę, która też stała na ziemi. No kosztowała niewiele, bo tam ponad 500 zł. No a i Pro Pointer jeden też, G-Pointer, ale on tam kosztuje 90 zł, czyli blisko 10 tysięcy strat. Jedna powódź, jedna ulewa, a tyle pociągnęła mnie po kieszeni. Wściekły jestem jak nic. Wykrywacze metali Golden Mask nie są wodoodporne, są deszczoznośne, natomiast woda, która stała tutaj po kostki, niestety zrobiła swoje. Dostała się tutaj pomiędzy te uszczelki i ciul bolki strzelił. Detektory nie działają.
Te straty jednak będą jeszcze większe, ponieważ dwa stędy, które kosztowały około 1800 zł papierowe, zostały przemoczone i też no, nadają się do wymiany, czyli te straty rosną plus minus tak do około 12 tysięcy. Niestety. Jestem dzierżawcą tego sklepu od ponad roku i nigdy, pomimo że były podobne gradobicia, burze, deszcze i tak dalej, nic takiego się nie zdarzyło. Natomiast tym razem jest jak jest. Muszę podjąć jeszcze kroki, aby zabezpieczyć sklep przed dzisiejszymi burzami, które mają nadejść. Mamy dzisiaj 33 stopnie na dworzu, także jak przyjdzie nawałnica, to już nie będzie też żartów, będzie ta sama powódź. Dzisiaj jeszcze podjadę po piasek, który napełnię w worki, no i zrobię taką barykadę przeciwpowodziową. Ładujemy piasek do worków, nadchodzi kolejna burza, więc musimy trochę sklep zabezpieczyć, żeby się nie zdarzyło to, co zdarzyło się dzisiaj w nocy. Strat 13 tysięcy, dużo czy mało? To zależy. Dla mnie to jest bardzo dużo. No dla mnie też. Nic, tylko się wkurwić. Mało powiedziane. Dawaj do roboty. No już ci pomagam. A mi gorąco. Drzwi zabezpieczone. Teraz czekamy na burzę. Zobaczymy, jaki przyniosło to efekt. Zakochałabyś i uwielbiałabyś. Lecz na paszu dalej będzie nic. Ja dałem ci kamień z wielkim lof, no bo kwiaty szybko schną. Jedyne, co ci mogę dać, to kamień z napisem lof. To robi wrażenie. Pomału dociera huragan Tracy. Robi wrażenie, Hania, nie? Kolejna burza i niespokojna noc już za mną. Tym razem burza, która nadeszła nad nasze miasto, była na tyle łagodna, że nie spowodowała ponownego zalania sklepu. Sytuacja była bardzo nerwowa, trzeba było wziąć kilka głębokich wdechów, aby się uspokoić. No i oczywiście skorzystać z rowera, który też wpływa łagodnie na stan zdrowia, zwłaszcza u osób, które są czasami nerwowe. To zaczynamy zabawę podczas susz triathlon 2022. Panie, powiedz coś. Drogie zawodniczki, widzimy, jak patrzymy na jezioro. Kibicujemy naszym mieszkańcom oraz innym uczestnikom. Na miejsca. I zaczynamy zabawę! Dziękujemy wam za obejrzenie filmiku i mocne wsparcie. Dzisiaj zostajemy na plaży miejskiej i będziemy na koncercie. Pozdrawiamy was serdecznie i żegna was Krzysztof i Ewelina. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror.